wieczór. Co się Państwu podoba najbardziej na tegorocznym festiwalu? Myślę, że wykonawcy, przede wszystkim nasz ulubiony z Polski reprezentant Kamil Bednarek. Kamil Bednarek. To początek był gorący. I można na niego głosować, żeśmy na niego głosowali. Poziom festiwalu dzisiejszego wydania przerasta wszelkie inne festiwale. Najlepszy występ dziś? Uważam, że występ zespołu bułgarskiego był dla mnie szokiem. Wrażenia po występach dzisiaj? Było fantastyczne, fantastyczne występy, piękna muzyka. Opera, Leśna po remoncie. Wrażenia. The best of the best. Nigdy nie byłem wcześniej przed remontem, nie mam porównania, ale robi wrażenie, naprawdę wysoki europejski poziom. Robi wrażenie? Robi wrażenie, aczkolwiek mam wrażenie, że ma problem z nagłośnieniem. Jakiś, ale nie wiem jaki, ale jest strasznie słaby, znaczy bardzo dobrze słychać jest instrumenty, ale słabo wokal. Podobał nam się nowy obiekt po remoncie, a oczywiście muzyka również. Czy brakuje gwiazd zagranicznych, takich wielkich gwiazd, jak kiedyś mogliśmy oglądać? No trochę tęsknimy. Oczywiście no, zapowiedzi były, że są to gwiazdy, ale no przykro, nie znam nikogo. Żadnego zespołu, który dzisiaj wystąpił, nie znam oprócz Kamila Bednarka oczywiście. Brakuje panu wielkich zagranicznych gwiazd? Nie wiem czy wielkich, ale takich, których chociażbym gdzieś tam słyszał przez chwilkę, a tych wszystkich zespołów w ogóle nigdy nie słyszałem, w związku z powyższym niezbyt się dobrze bawię, aczkolwiek co niektóre zespoły fajnie grają, głośną muzę, fajne brzmienie, więc suma summarum jest nieźle. Dzisiaj jednak jest ten konkurs, czyli te gwiazdy nie są jakoś wyjątkowo znane przez nas wszystkich, ponieważ są to gwiazdy europejskie, znane w danych krajach. Natomiast jutro myślę, że będzie się działo. Jeżeli mogę być szczera, przyjechałam zobaczyć nową odsłonę opery. I jak? Bardzo ładnie. Wrażenia dobre? Pozytywne, jak najbardziej. Czy coś się nie podoba? Nie mam żadnych negatywnych odczuć. Bardzo pozytywnie. Poziom wykonawców jest światowo, czy raczej nie bardzo? Jak najbardziej światowo, tylko jest różne rodzaje muzyki, tak? Natomiast bardzo do każdej można się dostosować, jest bardzo fajnie, przyjemna atmosfera. 3 lata to długa przerwa, czy brakowało festiwalu w Sopocie? Na pewno tak, to festiwal w Sopocie długa historia, w związku z powyższym na pewno tak i fajnie tutaj zaglądać. Byłem w Sopocie w tym roku 2 razy, teraz jestem 3. raz w Operze Leśnej, jest fajnie. Pogoda niestety troszeczkę nie sprzyja. Ale myślę, że tutaj cała organizacja jak najbardziej sprawuje się na piątkę. Przyjeżdżamy co roku i myślę, że na pewno w przyszłym roku też będziemy.